W jakim celu pracownik ma zawiadomić pracodawcę o zmianie miejsca pobytu na L4? Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w innym miejscu niż pod adresem zamieszkania, może podać tą informację i ten adres lekarzowi, który wystawia zwolnienie lekarskie. Jeśli natomiast pracownik zmienia miejsce pobytu podczas zwolnienia lekarskiego na inny adres, to powinien zawiadomić o tym zarówno pracodawcę, jak i ZUS z uwagi na możliwą kontrolę wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Jeśli pracodawca lub ZUS nie zastaną pracownika w podanym miejscu, to pracownik może liczyć się z utratą prawa do zasiłku za cały okres zwolnienia. Adres podany na zwolnieniu lekarskim lekarzowi, który wystawia zwolnienie, wcale nie musi być adresem zamieszkania pracownika. Może to być adres, w którym akurat pracownik przebywa na przykład na wakacjach, urodziny, może powracać do zdrowia w domu, rodziny, znajomych, bliskich. Kontrolę wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie z przeznaczeniem może dokonać zarówno ZUS, jak i pracodawca. Powiadomienie o zmianie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik ma 3 dni. Może to zrobić osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pracodawcę albo ZUS poprzez zalogowanie się do platformy PUE i zawiadomienia na formularzu ZUS POG.